Waląc prosto z mostu, październik zapowiada się naprawdę nieźle. W tym miesiącu każdy znajdzie coś dla siebie. Jest tak, jakby święty Mikołaj przelatywał nad rynkiem gier wideo i przedwcześnie dokonał zrzutu prezentów. Co jeden tytuł jest lepszy od drugiego, to dopiero początek, bo przecież jak bardzo dobrze wiecie, branża wchodzi na najwyższe obroty właśnie w końcówce roku. Zatem bez zbędnych ogródek, jedziemy! Ja jestem Piechol, a to są premiery miesiąca portalu game.pl. Jedna z najlepszych serii gangsterskich gier akcji doczeka się niebawem miana trylogii, albowiem już 7 października do sklepów trafi Mafia 3. Twórcy obiecują, że będzie to najlepsze z ich dokonań, rozgrywka ma być o wiele bardziej sandboxowa niż w poprzednich częściach oraz historia ma być najbardziej porywająca ze wszystkich. Wcielimy się w postać Lincolna Clay'a, weterana wojny w Wietnamie i z bucierami wejdziemy w świat przestępczości zorganizowanej, kierowani rządzą zemsty. W Mafii 3 nie uświadczymy trybu multiplayer, ale to w pełni zrekompensuje kampania, która oprócz wątku głównego ma obfitować w zadania poboczne i inne aktywności, jak chociażby przejmowanie terenów konkurencyjnych gangów. Wszystko to podane w pięknej oprawie audiowizualnej i z należytym przytupem. Mówiłem, że ten miesiąc zapowiada się naprawdę grubo, a to dopiero początek. Never had to turn your back on God. So someone will finally treat you like a son. Family. To you was just a goddamn last name. 25 years after our world was ripped apart from the inside. Gears of War przez wielu uznawane jest za pozycję kultową, niektórzy przypisują jej nawet wymyślenie systemu osłon, który możemy teraz spotkać w co drugiej strzelance TPP. Oczywiście w rzeczywistości tak nie było, jednak i tak Gears of War zapisało się w pamięci wielu jako jeden z lepszych tytułów ekskluzywnych na konsolach Microsoftu, przynajmniej do czasu przeniesienia go na pecety. Nie bez powodu powstała z tego cała seria, która teraz doczeka się czwartej, choć w rzeczywistości piątej, części. Tym razem gracz wcieli się w syna Markusa Phoenixa, bohatera znanego z poprzednich odsłon, a akcja przeniesie nas o 25 lat w przyszłość w stosunku do wydarzeń z trzeciej części. Trzeba przyznać, że masakrowanie maszkar przy pomocy piły z lancera nadal może sprawić masę radości. Gears of War 4 trafi na Xbox One i pecety dokładnie 11 października. Października wirtualna rzeczywistość wreszcie trafi do szerokiego grona odbiorców i przekonamy się, czy to tylko chwilowa moda pokroju Kinecta, czy może faktycznie następny krok dla całej branży. A to za sprawą pojawienia się PlayStation VR, dedykowanych gogli do wirtualnej rzeczywistości dla konsoli PlayStation 4. I nie mówcie mi, że Oculus był wcześniej, albo co z HTC Vive, nie! To właśnie PlayStation VR, dzięki swojej przystępnej cenie, która nawet w polskich realiach nie rozłoży na łopatki rodzinnego budżetu na najbliższe kilka miesięcy, ma szansę na prawdziwe zwojowanie tego rynku. Mimo, że spośród konkurentów odstaje parametrami technicznymi, to jednak za sprawą mnogości tytułów startowych i ogólnej przystępności i wygody, ma szansę na wygranie wirtualnych potyczek między trójką gigantów. A skoro już przy tytułach startowych jesteśmy... Na PSVR 13 października trafi Drive Club VR, specjalna wersja gry przygotowana specjalnie z myślą o goglach Sony. Ma zaoferować graczom niespotykane dotąd wrażenia płynące z pełnej immersji we wnętrze rozpędzonego samochodu. Drive Club na PlayStation 4 oferował naprawdę świetny widok z kokpitu kierowcy, jednak tym razem ma być jeszcze lepiej.
Oczywiście to nie jedyne nowinki, jakie czekają na graczy w Drive Club VR. Gra ma oferować specjalny tryb Virtual Passenger, który pozwoli graczom na oglądanie całych wyścigów z fotelu pasażera, pozwalając tym samym na spojrzenie na wyścig z zupełnie innej perspektywy. Pojawią się również nowe tory, wspomniano o 5 rozgrywających się w zurbanizowanym terenie oraz tryby rozgrywki, wspominano o drifcie i time trialu. Wyobrażacie to sobie, grać w grę wyścigową i faktycznie korzystać z lusterek w samochodzie? Do niedawna było to wręcz niedorzeczne, a teraz za sprawą Drive Club VR i gogli PlayStation VR może się to stać standardem w samochodówkach. Kolejnym tytułem startowym wspierającym PlayStation VR jest Res Infinite, odświeżona wersja kultowej gry sprzed 15 lat, która zapowiada się nad wyraz interesująco. Pierwotny Res świecił triumfy na Dreamcastie i PlayStation 2 jako nietuzinkowa i bardzo kreatywna gra muzyczna z elementami strzelanki. Teraz natomiast dostaniemy 5 oryginalnych poziomów na PlayStation 4, ale to nie tylko to. Gra będzie umożliwiała grę w goglach PlayStation VR, co już samo w sobie zapowiada się niesamowicie, a do tego dostaniemy jeszcze zupełnie nowy poziom nazwany Area X, przy którym palcem maczał nie kto inny jak ojciec Reza, czyli Tetsuya Mizuguchi. Widać, że Japończyk przez te 15 lat nie stracił swojej smykałki do psychodelicznej gry świateł i świetnie dopasowanej muzyki, dlatego zapowiada się, że Res Infinite dostarczy graczom niezapomnianych wrażeń. Ostatnim tytułem, który zasili bibliotekę PlayStation VR i nad którym pochylimy się w tym zestawieniu, jest Until Dawn – Rush of Blood. Nie jest to niestety kontynuacja niespodziewanego hitu z sierpnia zeszłego roku, a jedynie spin-off podany w formie klasycznego shootera na szynach, popularnie zwanego po prostu celowniczkiem. Niemniej jednak w tym wypadku shooter na szynach pasuje bardziej, bo w grze autentycznie wsiądziemy do wagonika sunącego po szynach przez przeróżne lokacje, które to z kolei usiane są maszkarami wszelkiego sortu i niebezpieczeństwami, z którymi gracz będzie musiał sobie poradzić przy pomocy broni palnej. Nie będzie to szlagier, który będziemy wspominać przez lata, jednak jako pierwsza przeprawa z wirtualną rzeczywistością nada się aż zbyt dobrze. It's a very different style of game, but it wouldn't be a game in the Until Dawn world if we didn't have choices and the impact. So I'm not going to give anything away about how we're implementing it, but rest assured there are going to be decisions and choices you make while you're playing Rush of Blood that will impact the rest of the game. Października 13 na pecety powróci Shadow Warrior wraz ze swoją drugą odsłoną, nad którą znowu czuwa polskie studio Flying Wild Hog. Akcja gry toczy się 5 lat po wydarzeniach z części pierwszej. Ponownie wcielimy się w postać Lo Wenga, który tym razem próbuje odnaleźć się w świecie, gdzie ludzie zaczęli koegzystować z dotychczas niebezpiecznymi demonami. Oczywiście, jak możecie się zapewne domyślić, wszystko w pewnym momencie trafia szlak i bohater znowu musi wejść na wojenną ścieżkę i złapać za swoje katany i broń palną. Gra wygląda naprawdę imponująco i trzeba przyznać, że rodzime Flying Wild Hog wyrasta na jednego z większych graczy w branży, dlatego tym bardziej trzeba trzymać kciuki za powodzenie tego tytułu. DICE zagrało na nosie wszystkim, sygnując najnowszą odsłonę swojej arcypopularnej strzelanki liczbą 1 zamiast 5. Studio nie zrobiło tego jednak bezpodstawnie, bo akcja gry przeniesie nas w realia I wojny światowej, czyli okresów historii, który do tej pory nie został należycie wyeksploatowany przez gry wideo.
Porzućcie więc ponaddźwiękowe myśliwce, teraz w ich miejsce pojawią się dwupłatowce i sterowce. Zapomnijcie również o szybkich quadach i jeepach i przygotujcie się na wyboistą podróż na grzbiecie wierzchowca z szablą w dłoni. Totalna zmiana klimatu jednak, niezmienne pozostanie zapewne to, że od 21 października, czyli od premiery gry, serwery znowu będą pękać w szwach. Battlefield 1 trafi na PlayStation 4, Xbox One i pecety. Sid Meier's Civilization 6 to szósta odsłona kultowej serii strategii turowych, które pozwalają graczom pokierować wybranym przez siebie społeczeństwem na przestrzeni kilku tysięcy lat udokumentowanej historii ludzi na tej ziemi i stworzenie z tego społeczeństwa prawdziwego imperium. Od poprzedniej części gra przeszła wiele usprawnień, wykorzystano m.in. zupełnie nowy silnik graficzny i wprowadzono szereg zmian w rozgrywce, tak że gracz nie czuje się jak prowadzony za rączkę, jak było to w części piątej. Dla spragnionych władzy nad całymi nacjami pozycja obowiązkowa. Sid Meier's Civilization 6 trafi na pecety 21 października. The challenges we endure. Only make us stronger. Fani Dragon Balla zapewne już to wiedzą. 25 października na sklepowe półki trafi kolejna gra wideo z tego uniwersum. Dragon Ball Xenoverse 2. Już poprzednia część była całkiem, a tym razem zapowiada się, że będzie jeszcze lepiej. Będziemy mogli znowu stworzyć swojego bohatera i stanąć na straży integralności historii Dragon Balla, bo znowu jakiś niegodziwiec miesza w czasowym kontinuum. Powód dobry jak każdy inny, żeby jeszcze raz przeżyć najznamienitsze walki z anime i tym razem czynnie w nich uczestnicząc. Warto tutaj dodać, że za muzykę do tej produkcji zabrał się DJ Steve Aoki, utalentowany muzyk nominowany do nagrody Grammy, który zremiksuje na potrzeby gry najbardziej znane kawałki z Dragon Balla. Dragon Ball Xenoverse 2 trafi na PlayStation 4, Xbox One i pecety. Nie macie dosyć umierania w Dark Souls 3? Cały czas przemierzacie Królestwo Lothric w poszukiwaniu kolejnych sposobów na posłanie swojego bohatera do piachu? From Software dokładnie 25 października ułatwił wam to zadanie, wydając pierwsze z dwóch płatnych rozszerzeń, Ashes of Ariandel. Oczywiście sama zawartość tego DLC owiana jest tajemnicą, jednak dla fanów to nie ma znaczenia. From Software w temacie dodatkowej zawartości to klasa sama w sobie, więc pod koniec października możecie pobierać ten dodatek śmiało, z czystym sumieniem. Pamiętajcie jednak, podejmowanie dodatku na New Game Plus może okazać się bardzo wymagające. Praise the Sun! Jeżeli jednak wymagająca rozgrywka, gdzie ściskacie kontroler z spoconymi dłońmi i żyły występują wam na czole, to nie wasze klimaty, to październik ma dla was jeszcze jedną pozycję, która powinna się wam spodobać. Farming Simulator 17 to kolejna odsłona popularnej serii symulatorów, gdzie pod opiekę gracza zostaje oddane gospodarstwo rolne i wszystkie aspekty z tym związane. Jakie zboże zasiać, jaki ciągnik kupić, gdzie najlepiej sprzedać plony, niby wiele brzemiennych w skutkach decyzji, jednak bez stresu. Można też po prostu usiąść za sterami kombajnu i w ciszy i spokoju zająć się żniwami. Farming Simulator 17 trafi na PlayStation 4, Xbox One i pecety dokładnie 25 października.
Miesiąc zamykamy tytułem, który również może posiać niezły zamęt na światowych serwerach. Titanfall 2 to kontynuacja wieloosobowej strzelanki online od studia Respawn Entertainment, które zrzesza byłych pracowników Infinity Ward, a ci maczali palce chociażby przy Call of Duty, więc nie mamy się co martwić, że podczas potyczek online będziemy narzekać na nudę. Zwłaszcza, że w kontynuacji wprowadzono do rozgrywki zupełnie nowe mechy, które diametralnie różnią się od siebie i każdy z nich może poszczycić się indywidualnymi umiejętnościami szerzenia destrukcji. Robotów jest tyle, że każdy powinien znaleźć wśród nich swojego ulubieńca. Otwarte beta testy pokazały, jak duży potencjał drzemie w tym tytule, więc wypatrujcie 28 dnia października, bo wtedy Titanfall 2 trafi na PlayStation 4, Xbox One i PC-ty. Link to pilot. Protocol 2. Uphold the mission. Protocol 3. Meeting! Protect the pilot. To już wszystkie produkcje, jakie przygotowaliśmy dla Was w naszym comiesięcznym zestawieniu. Musicie przyznać, że październik zapowiada się naprawdę gorąco, mimo tego, że pewnie ugości nas chłodną aurą, jak zwykło to czynić co roku. Ale to nieważne, mając do dyspozycji takie gry, kto by w ogóle planował jakieś wyjście na zewnątrz? W tym miejscu ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych premierach miesiąca portalu game.pl.